Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze bardzo ważne spotkanie, wielką uroczystość środowisk kobiecych, a szczególnie Demokratycznej Unii Kobiet, która najdłużej po czasach transformacji zmagała się i zmaga z prezentacją różnym środowiskom, szczególnie politykom rządzącym, najważniejszych idei i wartości, które dotyczą równego traktowania kobiet i mężczyzn w naszej ojczyźnie. A wiemy dokładnie, że mimo deklaracji, mimo wielu rzeczy, które dzieją się w polskim parlamencie, ta sprawa jest cały czas aktualna i ta sprawa jest cały czas niezałatwiona. Demokratyczna Unia Kobiet, wszystkie postępowe ruchy kobiece w Polsce wspomagały Sojusz Lewicy Demokratycznej, wspomagały ruch lewicowy, ruch partyjny, ruch polityczny. Przecież to dzięki również Demokratycznej Unii Kobiet powstała koalicja wyborcza o dumnej nazwie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Za to bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się bardzo, że mogliśmy razem budować partię polityczną i ruch polityczny, który odniósł wiele sukcesów w Polsce i przyczynił się do bardzo pozytywnych zmian, mimo że wiele konserwatywnych środowisk mówi inaczej. Dzięki Demokratycznej Unii Kobiet, dzięki postępowym, zaangażowanym, oddanym kobietom sprawie powstały również ruchy wewnątrz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Forum Równych Szans, Kongres Kobiet SLD, ale wiele różnych struktur regionalnych, które walczyły o sprawy kobiet. I przysłuchuję się dzisiejszej debacie politycznej dotyczącej właśnie tego, co powinno się zmienić w Polsce, aby ten równy status kobiety i mężczyzny był zagwarantowany nie tylko zapisami w Konstytucji, ale również w codziennym działaniu. I z jednej strony są ci, którzy używają statystyk, symboli, ładnych haseł, ale z drugiej strony są ci, którzy naprawdę starają się w ciężkiej pracy, pracy parlamentarnej i nie tylko pracy parlamentarnej, w życie wcielać postulaty, które płyną ze środowisk postępowych, środowisk kobiecych. Kiedy rozmawiamy o tym, co w Polsce powinno się zmienić, kiedy składamy w parlamencie jako SLD kolejne projekty ustaw, żaden z tych projektów, za chwilę będę o tym mówił, nie jest do tej pory rozpatrzony, pozytywnie rozpatrzony. Staramy się budować w praktyce ideę równego statusu mężczyzny i kobiety. Szczęśliwa matka, aktywna kobieta, która urodziła dziecko, aby mogła powrócić do pracy, być potrzebna, czuć się potrzebna, czuć się spełniona w zawodowej pracy, musi mieć dzisiaj gwarancję od państwa, że po pierwsze do tej pracy wróci, bo wiemy dokładnie, co się dzieje z pracodawcą, który niechętnie patrzy na kobietę w ciąży i niechętnie chciałby, żeby kobieta, która ma dziecko, wracała do pracy, bo przecież będzie na zwolnieniach lekarskich. Sam wiem dokładnie, jak to jest, kiedy ofiarą takiego właśnie myślenia stała się moja żona Gosia, która została oskarżona o to, że jest za często na zwolnieniach lekarskich, mimo że miała zagrożoną ciążę. Nie ma systemu budowy przedszkoli i żłobków, tak aby dziecko mogło rozwijać się w grupie, a matka mogła w bezpieczne i bardzo profesjonalne miejsce oddać dziecko, tak aby rozwijało się, tak aby to dziecko miało szansę być w grupie, a kobieta mogła się realizować. Nie ma wychowania w szkole. My mówiliśmy kiedyś o lekcjach wychowania seksualnego, nie namawiamy do tej nazwy, jeżeli kogoś ta nazwa boli, gorszy, możemy nazwać te lekcje inaczej, ale wychowujmy młode dzieci w całym procesie edukacji i uczmy dzieci. Nie tylko spraw ważnych związanych z ciałem, ale również z tolerancją, równością, ale również tym, co pisze nasza Konstytucja. Tego też nie udało się zrealizować. Dochodzi kolejna lekcja religii, natomiast coraz mniej jest godzin wychowawczych, gdzie może wychowawca, wychowawczyni rozmawiać z klasą i uczyć podstaw życia. Zobaczcie, co dzieje się, kiedy mówimy o ustawie
aborcyjnej. Kiedy SLD mówi, trzeba nad ustawą po raz kolejny usiąść i ją zmienić. Ona musi być inna. Atakuje się Sojusz Lewicy Demokratycznej, moją koleżankę Joannę Senyszyn, która niejednokrotnie z mównicy wzywała do takich zmian, pozytywnych zmian, że nie potrafimy nic innego powiedzieć, tylko w czasie kampanii wyborczej mówić o tych sprawach. My konsekwentnie o tym mówimy. I przychodzi do Parlamentu Polskiego ustawa w dziejach Polski najbardziej restrykcyjna. Niebezpieczna, absurdalna. I większość parlamentarna, w tym również kobiety w Platformie Obywatelskiej, głosują, żeby nad tą ustawą procedować. Zwracamy uwagę na wielki problem, który jest dzisiaj w Polsce pod rządami tej ustawy. Rzekomo, mówię w cudzysłowie, ustawy, która miała być kompromisem. Żadnym kompromisem nie jest. W Polsce jest jedno z największych podziemi aborcyjnych. Nikt nie pomaga kobiecie, która musi podjąć ciężką decyzję. Kobieta, która decyduje się na przerwanie ciąży, idzie w miejsce niewiadome, gdzie jest zagrożone jej życie i zdrowie. Bo nie wie, czy to lekarz, czy ktoś, kto podaje się za lekarza, za olbrzymie pieniądze chce przerwać ciążę. I ustawa, która ma być rzekomym kompromisem i pomocą dla kobiety, staje się wielkim zagrożeniem. Ale o tym konserwatywne, prawicowe kobiety w parlamencie i prawicowe partie nie chcą rozmawiać. Karta praw podstawowych nie przyjęta w Polsce, chociaż obiecana przez Platformę Obywatelską, nie przyjęta, która zmieniłaby też wiele bardzo ważnych zapisów u nas w Polsce, cały czas jest na półce i cały czas jest blokowana przez konserwatywne partie polityczne. In vitro. Ostatnio minister finansów Rostowski powiedział, że in vitro to zbyt kosztowna inwestycja. Zbyt kosztowny zabieg, nie ma na to pieniędzy w budżecie. Jedna odpowiedź można być, już nie chcę o tym mówić, ale jedna odpowiedź dla pana ministra finansów, to niech pójdzie do tych ludzi, niech pójdzie do tych par, które nie mogą mieć dzieci i niech zapyta, ile kosztuje ich cierpienie. Bo przecież nowoczesna technologia, która pojawiła się w medycynie, powoduje... Nowoczesne osiągnięcia w medycynie powodują, że ludzie mogą stać się szczęśliwi, jeżeli nie mogą mieć dzieci. I dzisiaj rządzący im to blokują. Chcemy to zmieniać. Ale wiem, i mówię dzisiaj tutaj jako mężczyzna i lider partii politycznej, wiem, że jedną rzecz, którą na pewno trzeba zmienić i to wymaga kolejnych naprawdę wielkich wyzwań, wielkiego działania i ciężkiej pracy, to jest zmiana naszej mentalności. Sam wiem, bo zderzyłem się z tym ostatnio w swojej partii politycznej, w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jak dużo trzeba jeszcze zmienić w naszym myśleniu i mentalności, aby to wszystko, co dzieje się dzisiaj w Polsce, podążało ku temu, aby wyrównywać szanse kobiety i mężczyzny. Budowaliśmy listy wyborcze, budowaliśmy nasz program. I chciałem powiedzieć, że SLD konsekwentnie realizuje postulaty programu, który ma i będzie realizowało. I to mogę tu dzisiaj na tej sali obiecać. Projekty ustaw, które składamy u pana marszałka dzisiaj Schetyny, wcześniej Komorowskiego, będziemy ponownie składali w przyszłej kadencji. Będziemy robić wszystko w parlamencie, aby szukać większości parlamentarnej, aby te ustawy w końcu zostały uchwalone. I chciałbym przyrzec tutaj, w tym miejscu, że zrobimy wszystko, aby to się stało. Jest tak, że kiedy buduje się listy wyborcze, lider partii chce jak najlepiej, ale czasami są takie sytuacje. Takie sytuacje w partii politycznej, które są nawet dla szefa partii nieprzewidziane. I chciałem tu dzisiaj na tym miejscu też o tym powiedzieć. Była głośna sprawa pani Wandy Nowickiej. To prawda, tak stało się, jak napisali w gazetach, ale nieprzewidziana sytuacja była otóż taka, że moje koleżanki w Sojuszu Lewicy Demokratycznej walczyły o Paulinę Piechnę, młodą działaczkę, bardzo aktywną działaczkę, radną dwóch kadencji tutaj w samorządzie warszawskim, młodą matkę. Chciały, żeby też była wysoko na liście. Doszło do nieporozumienia.
biorę to na siebie. Ale wierzę głęboko, że kiedy opadnie kurz bitewny po kampanii wyborczej i Wanda Nowicka, i wiele innych osób, które walczą o prawa kobiet, które chcą zmiany w Polsce, dalej z Sojuszem Lewicy Demokratycznej będą współpracowały. Chciałbym, żeby taka współpraca była dalej prowadzona. Bo zobaczcie, na głosowania choćby. Zaatakowano nas faktycznie o statystyki, to prawda. Ale powiedzcie mi, ci, którzy dzisiaj się chwalą kobietami na jedynkach, jak głosowały kobiety, te, które tak dzisiaj nas atakują, za najbardziej niebezpieczną ustawą aborcyjną. Przypomnę choćby jedno nazwisko, pani Magdalena Gąsioł-Marek, jedynka na liście Platformy Obywatelskiej, głosowała za tą ustawą. Te kobiety nie będą walczyły o prawa kobiet w polskim parlamencie. Koleżanki z mojego klubu parlamentarnego, takie jak Anna Bańkowska, która w Komisji Polityki Społecznej codziennie zmaga się z drobnymi sprawami, których często nie widać w mediach, bo drobne poprawki do ustaw dotyczące płac dla kobiet, urlopów wychowawczych, pomocy społecznej, one często są nieatrakcyjne, bo spory polityczne są atrakcyjne. Ale ta mrówcza praca moich koleżanek w parlamencie jest naprawdę codziennie widoczna. Jest mało kobiet jeszcze w SLD. I chciałbym, żeby tych kobiet było jak najwięcej. Aby siłą za 4 lata układania list wyborczych był właśnie Ruch Kobiecy w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I wierzę, że tak się stanie. Chciałbym dzisiaj zaprosić wszystkich do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Do pomocy moim koleżankom i moim kolegom, aby te sprawy, o których tu dziś będziecie rozmawiać, te, które wymieniłem i tylko pokrótce scharakteryzowałem, a jest jeszcze ich więcej, aby udało nam się je razem zrealizować. Wierzę, że to się uda. Jeszcze raz gratuluję tych wszystkich lat ciężkiej pracy. Tego, że po latach możemy tu spotkać się w polskim parlamencie w symbolicznym miejscu. I cieszę się, że organizatorzy tego ważnego dzisiaj spotkania wybrali właśnie to miejsce, bo tu wszystko się zmienia. Chciałem pogratulować wszystkim paniom, które otrzymały dzisiaj tak znakomite oznaczenia, moim koleżankom partyjnym, z czego jestem bardzo dumny, że otrzymały i to napawa naprawdę wielką, wielką radością. Mam nadzieję, że takich oznaczeń dla kobiet zaangażowanych będzie jeszcze więcej. Życzę bardzo dobrych i owocnych obrad, dobrych decyzji. Jeszcze raz składam tą deklarację o chęci współpracy i zapraszam do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.